amerykańsku sądu równorzędne. Postanowienie to jest niezaskarżalne. Uzasadnienie jest następujące. Skorzystanie z norm artykułu 44 KPC wymaga poistniały przeszkody, by ten sąd nie mógł orzekać w sprawie. Takimi przeszkodami mogą być zdarzenia nadzwyczajne, siła wyższa, które w tej sprawie nie zachodzą, lub gdyby nie było możliwe stworzenie składu w tymże sądzie, który mógłby w sprawie orzekać. Na chwilę obecną nie ma żadnych wniosków, by istniały jakiekolwiek przeszkody, by którykolwiek sędzia, który zasiada dzisiaj w składzie, był wyłączony od rozpoznania tej sprawy, by istniała jakakolwiek przeszkoda, by można było w tym sądzie stworzyć taki skład sądu, który w sprawie nie mógłby orzekać. A zgodnie z zasadami procedury, ten sąd jest tutaj wyłącznie właściwy do rozpoznania niniejszej skargi. W związku z tym dalej będziemy w tej skardze, w przedmiocie tej skargi procedować. Czy jeszcze jakieś wnioski formalne? Nie. Proszę Państwa, procedura będzie przedstawiała się następująco. Najpierw przedstawię stan sprawy, a następnie będziemy dalej procedować według zasad, które określi sąd w tej sprawie. Przedmiotem tego postępowania jest skarga, jaką złożył pozwany w sprawie 1C 1387/07, a która później uzyskała w tutejszym sądzie oznaczenie 1ACA 1520/10, w której to sprawie zapadł prawomocny wyrok tutejszego sądu zmieniający wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z 31 sierpnia 2010 roku, w którym Sąd Apelacyjny w Gdańsku zobowiązał pozwanego Krzysztofa Wyszkowskiego do opublikowania w terminie 30 dni od uprawomocnienia się wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w programie drugim Telewizji Polskiej w czasie emisji w godzinach 18-18.15 lokalnego programu informacyjnego Panorama Gdańska Ośrodka Telewizji Polskiej S.A. oraz w głównym wydaniu programu informacyjnego Fakty Telewizji TVN emitowanego w godzinach 19-19.30 oświadczenia następującej treści. W dniu 16 listopada 2005 roku w programach informacyjnych Panorama, drugiego programu Telewizji Polskiej i Fakty Telewizji TVN wyemitowano moje oświadczenie, iż powód Lech Wałęsa współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa i pobierał za to pieniądze. To oświadczenie stanowiło nieprawdę i naruszyło godność osobistą i dobre imię Lecha Wałęsy, wobec czego ja, Krzysztof Wyszkowski, odwołuję w całości, przepraszam, Lecha Wałęsę za naruszenie jego dóbr osobistych. W punkcie B sąd apelacyjny zniósł koszty postępowania, w punkcie drugim w pozostałym zakresie apelacji oddalił zażalenie pozwanego, zniósł koszty postępowania odwoławczego. I skarga odnosi się do tego zapadłego orzeczenia, a mianowicie skarżący w swojej skardze z 3 kwietnia, która wpłynęła do sądu 6 kwietnia bieżącego roku, domagał się zmiany wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku poprzez oddalenie apelacji powoda w całości, ewentualnie uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 24 marca 2011 roku w sprawie 1ACA 1520/10 i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Gdańsku. Do tej skargi albo jako argumenty tej skargi skarżący domagał się przeprowadzenia dowodów z dokumentu o numerze IPN BU 2321/1, notatka służbowa dotycząca rozmów pułkownika Wojtalika z Lechem Wałęsą w styczniu 2012 roku. Książki autorstwa Pawła Bożyka, Hanka, Miłość Polityka, Poznań 2011. Protokołu z przesłuchania Marka Graczyka IPN w Gdańsku z 18 listopada 2008 roku, filmu TVN o współpracy Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa oraz nadto domagał się przesłuchania autorów tego filmu wskazanych tutaj w żądaniu. Także przeprowadzenia dowodu z nagrania programu bliżej w TVP3 z dnia 23 lutego 2012 roku, w którym Lech Zborowski, były działacz Wolnych Związków
Lecha Zborowskiego na okoliczność świadomej i tajnej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Skarbca skarżący domagał się także rozstrzygnięcia o kosztach tego postępowania. Po wniesieniu tej skargi skarżący jeszcze uzupełnił materiał, który miałby być przedmiotem rozpoznania w ramach skargi o wznowienie postępowania, a mianowicie w piśmie z 6 czerwca, i to nie wiem, czy zostało doręczone w stronie przeciwnej, ja będę o to pytał, dołączył skarżący dodatkowy dokument z 1 czerwca 2012 roku, który jest w załączniku. Jest to dokument pochodzący z Republiki Czeskiej i w takiej formie jest to kserokopia, nietłumaczona, został sądowi dostarczony. Nadto w dniu 21 września do sądu wpłynęło kolejne pismo procesowe, tym razem już pełnomocnika skarżącego, gdzie domaga się także przeprowadzenia dowodu z zeszytu Arkana nr 45/12, a w szczególności z zamieszczonej tam publikacji pana Sławomira Cęckiewicza, agenturalnych z Lewa Łęsy, na okoliczności uzasadniające złożenie przez pozwanego skargi o wznowienie postępowania. W sprawie też wpłynęła odpowiedź na skargę powoda w sprawie 1C 1387/07, w której to odpowiedzi na skargę powód Lech Wałęsa domaga się oddalenia względnie odrzucenia skargi pozwanego jako bezpodstawnej oraz oddalenia zgłoszonych wniosków dowodowych. Odpis tych pism został doręczony stronie. Tak pokrótce przedstawia się stan sprawy, która ma być przedmiotem rozpoznania tejże sprawy. Proszę Państwa, i sąd, napiszemy dalej tak, sąd postanowił, tak? Ograniczyć rozprawę do rozpoznawania zagadnień wstępnych, to jest ustalenia zakresu skargi o wznowienie postępowania oraz ustalenia podstaw wznowienia postępowania. Dla pełnomocników jest to rzecz jasna, dla publiczności wyjaśniam, że w pierwszej kolejności, zanim sąd zajmie się ewentualnie skargą o wznowienie postępowania, musi wyjaśnić, czy istnieją w ogóle podstawy do wznowienia tego postępowania. Bowiem gdyby sąd ustalił, że takich podstaw nie ma, postawy odrzuci, to orzeczenie jest zaskarżalne, ale wtedy sąd nie zajmuje się już merytorycznie rozpoznaniem skargi o wznowienie postępowania. W dniu dzisiejszym rozprawa będzie się ograniczała w dalszym ciągu tylko i wyłącznie do takich ustaleń. I w związku z tym będę miał pytanie do pełnomocnika skarżącego, tak? Bo z treści skargi, jeśli będziemy ją czytać tak, jak została sformułowana, przypuszczam, że formułował ją sam pan skarżący, domaga się on uchylenia, inaczej, oddalenia apelacji powoda w całości. Jeśli to porównamy z orzeczeniem sądu, które ma być przedmiotem skargi, to ta apelacja w części jest oddalona. W związku z tym są tam również rozstrzygnięcia, które dotyczą kwestii kosztowych, są tam zażalenia, są tam kwestie rozstrzygania o kosztach. Czy to także jest przedmiotem skargi, a jeśli nie, to jaki jest zakres skargi? Punktu pierwszego, gdzie nastąpiła zmiana wyroku. Natomiast
zdecydowanym rozstrzygnięciem ochotna, tak? Pełnomocnik skarżącego wskazuje, że przedmiotem skargi nie jest całe orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 24 marca 2011 roku, a tylko ta jego część, w której sąd ten zmienił poprzedni wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku, oraz ewentualne mogące wynikać z tego zmiany rozstrzygnięć o kosztach. Przepraszam, to jest tak. Zabrak decyzji, przepraszam. To nie musi pan przepraszać, to moją rolą jest na razie to ustalić, a później będziemy się dalej zajmować. Czyli tą kwestię mielibyśmy rozstrzygnięć. Teraz przeszlibyśmy do kwestii podstaw wznowienia skargi. W punkcie A, 4A, mamy załącznik i ten załącznik mamy, bo on został załączony do skargi. Czy ta kserokopia przez stronę pozwaną jest kwestionowana? Ten załącznik A, żeby sam być. To jest to z 25 marca. Tak. To się później daje. Dobrze. Czyli ten dowód byśmy mieli. Natomiast w punkcie B mamy, myślę, że chodzi o książkę, a nie o książki autorstwa. Tak? I jeśli chodzi o ten dowód, to skarżący do skargi, jak się domyślam, załączył kserokopię okładki i kserokopię dwóch stron. Po pierwsze, ta kserokopia okładki nie pozwala mi ustalić, poza tym, co pan napisał, kto jest wydawcą tej książki. I nie wiem, które to są strony, chyba że cała książka, ale ona nie jest załączona do skargi. To co stanowi przedmiot skargi? Bo napisano książki, a mamy w dowodach, tak to wygląda, to co mam. Nawet nie jestem w stanie, a to musi sąd dostać, żeby to był przedmiot. Ja mam to ocenić, my jako sąd mamy to ocenić, więc musimy wiedzieć, co to jest. Co ma być przedmiotem tej skargi w tym zakresie. Załączone przez skarżącego, gdzie w treści zakreślił, to zakreślił pan na zielono, tak mam, w treści zakreślił na zielono, wyrażone tam stanowiska. A czy mógłby sąd się dowiedzieć, kiedy ta książka została wydana i przez kogo? Wydana, pan napisał, że w 2011 roku, gdzieś w Poznaniu, ale nie mam wydawnictwa. To są dane z
trzeciej strony książki. Ja mam tą książkę w domu rzeczywiście. Chodziło mi o oszczędność kosztów i zapewne objętości akt. Ja rozumiem, ale no, tu się wydają pewne nieścisłości, które my będziemy musieli wyjaśnić. Na koniec powiem, jak będziemy to uzupełniać. Tak? Dobrze. Tak, może pytanie. Tak. Pytanie dotyczące samego pana Bożyka. Główny doradca. Dobrze, to jest kwestia drugorzędna. Na razie my musimy ustalić, na czym pan opiera tą skargę, więc musimy jakby zmaterializować przedmiot. Ja muszę mieć do tego pełną jasność, gdzie to jest, co to jest. I druga strona także musi mieć pełną jasność. Nie wiem, czy ten tekst, który pan tutaj na przykład przedstawia jako ksenofobia, jest rzeczywiście tym tekstem, czy ja go mogę po prostu sprawdzić, czy to nie jest gdzieś tekst, który gdzieś się tam ujawnił. Dobrze. Czyli tu już będziemy mieli pewien problem, który będzie wymagał do wyjaśnienia. Bo to trzeba będzie uzupełnić. W punkcie C mamy protokół przesłuchania pana Edwarda Graczyka w IPN-ie w Gdańsku. I tu mam odnośnik tylko dotyczący strony internetowej. Tego dowodu nie ma w aktach. Pełnomocnikom nie muszę tłumaczyć, ale to nie sąd jest od zgromadzenia dowodów. Dowody trzeba przedstawić. Żebym ja mógł przedstawić w drugiej stronie. Wskazanie strony internetowej nie jest przedstawieniem dowodu. I to nie sąd musi ten dowód. Ja go muszę w formie pisemnej i innego zapisu, ale muszę to mieć w aktach. Tu akurat działam według logiki, o której sąd przed chwilą mówił. Mianowicie, że jak ja przedstawię wydruk komputerowy, no to to będzie mniej, że tak powiem, wiarygodne od... To może być wydruk, bo on się tak da się zweryfikować, ale my go w ogóle nie mamy. A, rozumiem. Czy to powinien tylko powołać się na to? Tak. Rozumiem. Tak. On go musi się pojawić, a później może mi pan wskazać źródło, że ja go mogę tam sobie sprawdzić, że pan go dobrze zrobił, wyciągnął z tego źródła. Ale tego źródła w ogóle nie ma, mam powołaną stronę internetową. A to ja nie wiem. Czyli co do tego punktu będziemy mieli ten sam problem. Co do punktu D mamy film. I co do tego filmu, to rzeczywiście dostał sąd zapis. Wprawdzie tak pan to opisał na czynnie, na pokładzie, ale jest, mam nadzieję, że tutaj gdzieś nie zniknie, mamy zapis wideo. I tutaj moje pytanie jest innej natury. A mianowicie jest to gdzieś skądś skopiowane. Natomiast ja nie wiem, kiedy ten dowód się pojawił. Kiedy ten film się ukazał? Czy w ogóle się ukazał? A jeśli tak, to gdzie? Pan się powołuje na to, że pan go gdzieś tam w marcu 2009 roku poznał, gdzieś to pan tam obejrzał czy ostatnią sekwencję. Natomiast nie wiem, kiedy się ten film ukazał. Ja wyjaśnię. Ten film, to nagranie tutaj, tak, pochodzi z odnalezione zostało w internecie marcu, ale sytuacja tego filmu jest bardzo skomplikowana. Mianowicie
Najpierw mówiąc, że on się ukrył w przyszłości, ale dotychczas nie dostał wyroku. Dobrze. I pan to zapisał, że pan się zapoznał z ostatnią częścią tego filmu, tak? Ale ma to pan w posiadaniu od 2010. Tak. Dobrze. Z całością filmu. Dobrze. Punkt E. Także, podobnie jak punkt C, nie mamy tego dowodu. Czyli to jest nagranie programu Bliżej w TVP3 z 23 lutego 2012. To już nie powiem, ale oczywiście to jest ta sama historia. On jest w internecie. Oczywiście. Muszę to powiedzieć i tu się zmartwić, że niestety nie jest w internecie. Niestety sąd, przygotowując się do tej rozprawy, próbował chociażby znaleźć te ścieżki, które pan wskazuje. I ta ścieżka mi się nie otwiera, więc albo jest błąd w ścieżce, nie, albo jest błąd w ścieżce, bo może być zupełnie gdzieś tam kropka czy przecinek mają istotne znaczenie. W związku z tym też ten dowód będzie musiał być sądowi przedstawiony. Ostatni element, książka pana Pawła Machcewicza, Spory o historię. Przypuszczam, że tu jest podobna sytuacja jak poprzednią książką, czyli znowu mam jakiś fragment okładki i mam jakiś fragment wstępu. Chyba tu jest jakaś strona się pojawia, ale znowu nie mam dokładnych danych co do tego, skąd jest ta książka, kiedy się ukazała, kto jest wydawcą i inaczej, żeby sam to mógł sprawdzić. Jeśli pan nie chce sięgać do wydawców, to można zrobić to tak, że będzie tam jakaś kserokopia, a na rozprawę zostanie sądowi przedłożona ta książka, żebyśmy po prostu mogli to zweryfikować. Powiem szczerze, akurat w swoich zbiorach nie ma. Ja mogę zabrać do obie książki. Dobrze. To jesteśmy w tej kwestii. Dalsza kwestia. Pismo pana z 6 czerwca i złożony tutaj dowód w postaci dokumentu z 1 czerwca 2012 roku. Ten informacja, czy to pewnie informacja, ta czeska, ona jest po czesku. Przetłumaczona w artykule Arkana. Też już do tego doszedł. Tylko nie ma autora tłumaczenia. Chyba nie. Nie, ona jest zamieszczona. Ja wiem, kto tłumaczył. Natomiast to dla sądu nie jest dowód. W związku z tym może napiszę, że tak. Jeśli chodzi o dokument, na który się powołuje w piśmie z 6 czerwca 2012 roku, otrzymany 1 czerwca 2012